Zamykam kanał na YouTubie, skasowałem wszystkie filmiki i to nie jest clickbait. Ja jestem Hikomikos, od 13 lat nagrywam dla was filmy na kanale o tej samej nazwie. Do tej pory były to Pokémony, innego rodzaju również gry i tak dalej, vlogi, Pokémon Go, livestreamy. Ale uznałem, że dobrym pomysłem byłoby zakończyć działalność na 25-lecie, czyli w ubiegłym roku. Już miałem taki plan na zakończenie kanału, ale nie wiem, jeszcze jakoś tak przeciągnąłem to, dodatkowo ta współpraca z Pokémon Shop. Mówię, a no to jeszcze tak zrobimy na koniec. I chyba dochodzę do wniosku, że to już jest ten czas. Zresztą wiele czynników wpłynęło na tą decyzję moją. I to jest przemyślana decyzja, to nie jest taka, że o clickbait, to Hiko jutro wraca. Nie, po prostu. To koniec. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić na YouTubie. Chyba już zrobiłem wszystko, jeśli chodzi o Pokémony i ogólnie nie jestem zadowolony z nagrywania Pokémon Go. Z jednego powodu. To nie jest tak, że po prostu ta gra się zrobiła nudna. W ogóle nie mam z kim grać. Tu już w ogóle w okolicy praktycznie wszyscy przestali grać w tę grę. Dojeżdżać do innego miasta nie ma sensu. Przez moją pracę zresztą mam tylko niedzielę wolną w tygodniu, co wolę wykorzystać dla siebie ten czas i odpocząć i przede wszystkim wyspać się. No, co mogę więcej zrobić? Będę na GoFestie w Berlinie. Mam nadzieję, że się spotkamy. Przygotowałem niespodziankę dla moich widzów. Każdy, kto mnie spotka, 10 pierwszych osób dostanie ode mnie boosterka. Ekstremalne spotkanie. Co do filmów skasowanych, no to chyba ich nie będę przywracał już na kanał. Dlaczego? No bo taki foch mam. Dostałem bana od YouTube'a w styczniu za coś, co powiedziałem na livestreamie. Ukryłem to przed wami, bo nie chciałem was dodatkowo zamartwiać, ale teraz uznałem, że skoro to zostanie na zawsze na moim kanale, to już w ogóle jeszcze bardziej mi się odechciało robić czegokolwiek na YouTubie. Poza tym widzę, jak te wyświetlenia nagle drastycznie spadły od tamtego czasu, kiedy ja dostałem to ostrzeżenie. Więc ja się tu nie chcę bawić w żadne algorytmy, odgadywanie, co mam robić, czego mam nie robić. To nie jest dla mnie i nie jest to na moje nerwy. Będę chciał jeszcze jednej rzeczy spróbować, o tym wam powiem niedługo, a na tym kanale aktywność zostanie utrzymana tylko do Pokémon kart, mi się wydaje. No, jeśli będzie jakiś fajniejszy vlog, bardziej vlogi chcę zacząć nagrywać niż Pokémon Go. Tak mi się wydaje, że to będzie chyba takie najlepsze rozwiązanie na moim kanale. Na chwilę obecną planuję 2-miesięczny urlop w Polsce. Sprzedaję większość kolekcji. To jest news kolejny. Przygotowałem 20 mystery boxów z takimi rupieciami z mojej kolekcji. Figurki, jakieś tam puszki na karty, pudełka na karty. Pozbywam się tego wszystkiego. Przygotowałem takie mystery boxy po stówce, więc jak ktoś chce, no to zachęcam. Można coś takiego zgarnąć. Nadal boosterki, ekstremalne spotkanie, tak samo te lepsze karty pakuję właśnie do tych boosterków, bo w tych boosterach macie tu gwarancję trafienia V, EX-a, GX-a i tak dalej, i tak dalej. No, reszta kart również poleci pod młotek, więc kto chce, to zapraszam, można zdobyć cząstkę historii z kanału Hikomikos, możecie zgarnąć coś dla siebie. I chyba właśnie ta przerwa mi się przyda. Przerwa od YouTube'a, od komentarzy, od tego wszystkiego, od newsów i tak dalej, i tak dalej. Czy będzie powrót? Raczej w to nie wierzę. Na razie jakoś nie czuję się na siłach, żeby dalej móc prowadzić kanał w takiej formie, jakiej bym chciał. Poza tym ostatnie filmiki i livestreamy wiele pokazują, że to nie powinno tak wyglądać i no, ja nie jestem zadowolony z tego, co się działo na kanale. Wy pewnie też jesteście niezadowoleni, więc uznałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie na razie
zejść ze sceny pokemonowej i przestać się udzielać w polskiej scenie Pokémon. Co zresztą mi to z filmami? No, mam tutaj umowę z jednym ze sklepów, więc unboxingi będą. Tak jakby nic się nigdy nie stało. Plus jeszcze jak jakieś zakupy będę robił z Pokémon Center, no to też jakiś tam unboxing wleci. Na razie planuję odpocząć, ewentualnie przygotować parę innych materiałów na inną platformę, ale to zresztą dowiecie się niedługo. Pokemit, jakiś taki ostatni, jedne z ostatnich Pokemitów chcę zrobić właśnie w Berlinie, Warszawie i Krakowie. Więcej informacji ogłoszę na moim Instagramie HKMKS, link jest widoczny tutaj. I co? No trzymajcie się, życzę wam wszystkiego dobrego, żeby wasze kolekcje się powiększały, że jeśli gracie w Pokemon Go, żebyście dużo shiny złapali i róbcie to, co lubicie robić. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.